Wracajmy do Białego Domu. Tutaj już na razie nic nas nie interesuje. Ale jeszcze tu wrócimy. Gdzie teraz, Sam? Ruszajmy do Białego Domu. Ale klawo! Halo? Jest tam kto? No, jak słychać, a obecnie także widać, ten delikwent złapał się na najgłupszy z możliwych forteli, więc możemy wejść. Halo? Wiele z tych osób powie, że nie powinniśmy byli wprowadzać federalnego embargo na pudding. Zazdroszczą nam wolności. Pytam was, co mają do ukrycia? O ile nie zgromadzili tajnych zapasów pudingu, które i tak znajdziemy, o tak, nie mają się czego obawiać. Podsumowując, tańcz głupia, tańcz, jesteś szalona, mówię ci. Marce pani dobranoc. Max to wygląda gorzej niż sądziliśmy. On jest bardziej szalony niż ogłupiony kofeiną dingo na oddziale położniczym. Uważam, że ma sporo racji. Te pudingi kradną nam miejsca pracy. Poza tym bardzo mi się podoba ten jego trik z oczami. Na woniejące rumem brody kolesiu z ZZ Top. To jest to. Prezydent nie jest szalony, jego zahipnotyzowano. Musimy sprawić, żeby się ocknął. I to migiem. Jeszcze raz, jak to zrobimy? Walimy go w głowę, jak każdego zahipnotyzowanego. No tak! O nie. To my sobie po prostu obejrzyjmy cały gabinet. Sterta odznak skautowskich zastępu łasicy. Kiedyś taką dostałem, ale mi ją zabrali, jak się dowiedzieli, czego użyłem jako przynęty. Oj. Sterta odznak skautowskich zastępu łasicy. Kiedyś taką dostałem, ale mi ją zabrali, jak się dowiedzieli, czego użyłem jako przynęty. Aż dwie gablotki, bez przesady. Spójrz na to. Kocham ten kraj. Ty. W tej kuli śnieżnej jest mały Apollo 13. Co się dzieje, jak nią potrząśniesz? Boję się sprawdzić. No to nie będziemy tego analizować. Dzwon wolności oświetla ten pokój tak jak Ameryka oświetla... Metafora to zdecydowanie niepożądana cecha w meblu. Izba reprezentantów, a ogród. What? Okej, nie będę pytać. Fajny globus. Zadziwiające, jak często go potrzebuję do pracy. Tak. Jasne. Bardzo. Konkurs talentu Senatu USA. Drugie miejsce. Najlepsza chwila w moim życiu. A czemu nie pierwsze? Jak widać, nawet prezydenci USA mają matki. Dlaczego ona wygląda identycznie jak on? Tylko z peruką. Nie wiem kto to, ale pewnie ktoś ważny. Czy to roślina doniczkowa, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych? Naprawdę ciężko stwierdzić. Rękawice bokserskie Rooseveltów w plexi. Franklina? Chyba małżonki. To jest albo brudnopis deklaracji niepodległości, albo przybliżona mapa Litwy. Pewnie jedno i drugie jednocześnie. Ozdobne poduszki w kształcie gwiazd. Ciekawe, tym bardziej, że to raczej gwiazdy są w kształcie poduszek. Co? Cześć, jestem George Washington. Rozłupać komuś orzeszka? Proszę, nie naśmiewaj się z Waszyngtona. Te półmiski upamiętniają wartości ludzi miłujących wolność. Objadanie się i walenie kijem? Właśnie tak. Och, super. Tylko tak, po co tutaj urna? Na urnie jest napisane Lolek. Czy to nie kryptonim jakiegoś tajnego agenta?
Jak widać, z tego okrętu szczury jeszcze nie uciekły. Sam, w końcu ci się udało. Rzuciłeś tekst tak dosadny, że nawet ja nie skomentuję. Czyli jeszcze da się go uratować? Czy po prostu szczury oślepły i ogłuchły? Czy to zdjęcie pana z kartonowymi sylwetkami innych prezydentów? W głębi serca wszyscy jesteśmy z kartonu. Zabawne, że niemal wszystko ma sens, jeśli powie to prezydent. Chichota już znamy. Ej, szefie, pracujesz tu? Co mnie zdradziło? Kolego, jesteśmy z Policji Ochotniczej. To sprawa wagi państwowej. I wcale nam się nie podoba twoja butna mina. Casting na nowe zwierzątko do Białego Domu odbywa się na parterze. To się na pewno skończy przemocą. Skąd kojarzę ten głos? Poznajesz go, Max? Sam, ja często mam problem z poznaniem ciebie. Tu jestem, przyjacielu. Kto to powiedział? Czy ja cię skądś nie znam? Znasz. Jestem głosem w twojej głowie, który mówi ci, żebyś nie wtykał nosa w cudze sprawy. Zawoalowane groźby, opryskliwy ton. Mam. Byłeś kierownikiem sali w kasynie lalkowej mafii. Wyczuwam spisek. A ja wyczuwam wścibskiego psa, który oberwie, jeśli nie przestanie zadawać pytań. Co lalkowa mafia ma wspólnego ze służbami specjalnymi? Jaka lalkowa mafia? Sam ten gość jest dobry. Orso Nostra, święta organizacja, do której wprowadziłeś mnie i Maxa dzięki tradycyjnej ceremonii. Ta, którą zinfiltrowaliśmy, wielokrotnie wykiwaliśmy, a potem wysadziliśmy w powietrze. Planowałem od niechcenia pominąć tę część. To bardzo zajmująca opowiastka, kapuściane głowy. A teraz biegnijcie się pobawić, a ja będę chronił głowę państwa. Trzeba przyznać, że Chichot ma nerwy. Sądzę, że gdy nie patrzyłeś, ktoś mógł zahipnotyzować prezydenta. Może nawet ty. Bardzo śmieszne. Na czym polega twoja praca? Wręczam darmowy t-shirt zwiedzającemu, który zada najdurniejsze pytanie. Przyjmijcie moje szczere przeprosiny, ale zabrakło nam rozmiarów dla krzepkich chłopaków. Trafiony, zatopiony! Max, sądziłem, że jesteś po mojej stronie. Ja po prostu staram się być szczery. Nie, Max jest zawsze po stronie tego, który wygrywa. Jesteś ochroniarzem prezydenta? Szybko łapiesz. Musimy porozmawiać z prezydentem na osobności. To kwestia bezpieczeństwa narodowego. Proszę bardzo. Na osobności, czyli poczekaj na zewnątrz, zawołamy cię, jak będziesz potrzebny. A bezpieczeństwo narodowe? To musimy walnąć prezydenta w głowę, żeby wybudzić go z hipnozy. Masz niepospolity talent do podstępu. Niepospolity, czyli spróbujcie czegoś głupiego, to was kropne. Zawsze jesteś przy prezydencie? Nawet jak musi... no wiesz... Zawsze. Nie opuszczam go ani na krok. Twoje współuzależnienie napawa mnie od razu. Mnie też napawa od razu, prawda, Max? To znaczy sam. Co jest za tymi drzwiami? To zamknięty klub dla osób, które mnie nie irytują. Wy nie jesteście zaproszeni. Sam, poturbujemy go równocześnie, czy wolisz na zmianę? Najpierw uratujmy prezydenta, a potem możemy zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Jeszcze wrócimy. Nie mogę się doczekać. Miłego dnia, panie prezydencie. Przybywamy w pokoju, z tego co pan wie. Tłumaczę, w końcu. Gdzie się podziewaliście? Wód? Tłumaczę? Tak, po to, żeście tu przyszli, nie? Pewnie, czemu nie? Mam spotkanie z którymś z tych dygnitarzy. Cały czas nawija w jakimś kosmicznym języku. Kto dziś przybędzie? Żebym to ja wiedział. Przyłażą i zaczynają paplać o traktatach i innych takich. Pozwalam tłumaczom się tym zająć. Mam na nich oko, żeby niczego nie ukradli i nie próbowali zjeść kota. Tak trzymać, panie prezydencie. Trzeba wiedzieć, kiedy pasować, a kiedy licytować. Sam ten człowiek jest geniuszem. Prawie mam wyrzuty sumienia. To dla dobra naszego kraju. Och, well, najgłupsze odzywki rzeczywiście zaczynają brzmieć podejrzanie normalnie w jego ustach. Halo, jest tam kto? Halo? A teraz zrobimy najbardziej bezsensowną rzecz pod słońcem, halo? Która jest konieczna. Halo? Jest tam kto?
Nie, panie prezydencie, nadużywanie oranżady to poważny problem. Że co? No comprende, synu. Przecież mówimy w tym samym języku. O, to wy jesteście tłumaczami? Najwyższy czas. O cholewa, mieliśmy tu przed momentem dwóch oszustów, waszych sobowtórów. Chodzili w kółko, wszystko oglądali i wciągali wszystkich w bezcelowe rozmowy? To ci sami! Te przeklęte klony! Kiedy skończy się ich piekielne naśladownictwo? Pomóżcie mi z tym magnatem, co nie? Nie kapuje ani słowa. To zupełnie bez sensu. Przecież ja nie mam dziwnego akcentu. Uno momento, por favor! Coś niecierpliwy ten maluch, co nie? Ech. No dobra, pogadajmy ze śmigaczem, dowiedzieć się, czego on tu właściwie chce. Co u ciebie, śmigacz? Gubernatorze, śmigacz! Trochę szacunku! Czego jesteś gubernatorem? 51. najwspanialszego stanu Dakoty Zachodniej! Co wy, gazet nie czytacie? Tylko dowcipy! Ach, to się nazywa nekrologii. Na jedno wychodzi! Jesteśmy młodym stanem, ale dzięki trosce o tradycję i kulturę stanowimy konkurencję dla pozostałych Dakot. Jak zostałeś politykiem? Wygrałem wybory. Wyścig do stołka był wyrównany, ale wygrałem wybory z ogromną przewagą. Czy to były wybory przeprowadzone w biegu? Rozumiecie żart? W biegu? Bo to przecież śmigacz. Max, ciągle rządzisz, jeśli chodzi o humor gimnazjalny. Tak, kwalifikacje. Pewnie takie same jak Schwarzenegger, co nie? Jakie miałeś kwalifikacje na to stanowisko? Jestem gwiazdą telewizyjną. W końcu program, do którego mógłbym się podpiąć. Yeah. No, mówiłam. Takie same kwalifikacje na gubernatora stanu jak Schwarzenegger. Co cię sprowadza do gabinetu owalnego? Próbuję zyskać ogólnokrajowe poparcie dla organizacji PANOGR. Kim jest pan Ogr? I czemu nie chciałeś, żebym się zorientował, że o nim mówisz? Przecież umiem literować. To program awersji do nadużywania oranżady Góra Rushmore. Całkowicie odmienił moje życie. Już od ponad 4 tygodni jestem wolny od dwutlenku węgla. Opowiedz nam o PANOGR w skrócie. Założyłem PANOGR po tym, jak zostałem gubernatorem, żeby pomóc ludziom się odgazować. No ale jeśli nie otrzymamy dotacji federalnej, mieszkańcy wszystkich Dakot wrócą na gaz. Nie po to pracuję 8 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, żeby wyrzucać w błoto pieniądze dla skończonych bąbelkowych ćpunów. Max, ty nie masz pieniędzy. No tak, nieważne. Powodzenia, śmiguś. Jak można się uzależnić od dwutlenku węgla? Naprawdę zerwałeś z bąbelkowym nałogiem? I to jak? Kiedy jeszcze piłem, wpadałem coraz głębiej w to bagno. To błędne koło. Najpierw piłem kolejny napój, a potem musiałem brać przerwę na siku. Wtedy obejrzałem reportaż o Filipie z Konopi i postanowiłem, że nie chcę być kolejną autodestrukcyjną byłą dziecięcą gwiazdą. Filip z Konopi, urocza gwiazdka Marychy i Filipa, który zmarł w obskurnym motelu w Hollywood w wyniku wstrząsu anafilaktycznego? Jak to nie skosiłeś dzisiaj trawki? Jeszcze za wcześnie, Max. Na pewno nie chcesz pysznej zimnej oranżadki? Dzięki, poproszę. O nie! Śmigacz, bądź silny, to ty kontrolujesz bąbelki, nie one ciebie. Przestań gadać o oranżadzie, dobrze? Przestać mówić o tym rześkim, czystym smaku? Albo o bąbelkach musujących, gdy wlewasz napój do oszronionej szklanki? O wszystkim! Od ponad miesiąca jestem zupełnie odgazowany. Nie mogę stać się taki, jak byłem. Po prostu nie mogę. Możemy się zabierać za tłumaczenie. Czemu mówisz do mnie? To prezydent potrzebuje tłumacza. Co on powiedział sam? Mówię po angielsku. Nawet nie mam dziwnego akcentu. Nie rozumiem ani słowa. Kiepski z ciebie tłumacz, Max. Do zobaczenia, śmigacz. Dzień dobry, panie prezydencie. Jesteśmy gotowi do tłumaczenia. W porządku. Jedziemy z tym koksem. Panie prezydencie, rodacy. Przybywam tu, by was ostrzec przed epidemią zagrażającą krajowi. Nadużywaniem oranżady.
Wielu byłych gazowników, takich jak ja, znalazło się w błędnym kole wpadania w nauk i odrzucania go, co trwało tak długo, aż straciliśmy nadzieję. Nie wiem, co mówisz, synu, ale świetnie sobie radzisz. Dobra robota! Pytam was, jak długo może trwać ta epidemia? Słucham? Powiedział. Cóż, wyrobimy śmigacza, niestety. Co trzeba zrobić, żeby się tu czegoś napić? Aha, wiem, czego ci trzeba. Zmrożonego napoju pomarańczowego! Ręczę za niego. Nie, zupełnie nie tego mi trzeba. Muszę się oprzeć, ale naprawdę chce mi się pić. Jeden nie zaszkodzi. Zmrożony i taki pyszny. Cała praca na nic, a już miałem dostać na szybkę 5 tygodni bez gazu. Czuję się niemal winny. Ja nie mam sumienia. A jaka jest twoja wymówka? O, błogosławione anioły, dwutlenku węgla, napełnijcie mnie lepkim nektarem. Teraz nie czuję się winny, tylko zniesmaczony. Nie zamykajcie barku! Potrzebuję więcej! Potrzebuję! Muszę do toalety! Którędy do toalety? Ten to ma przerób. Puhu. Którędy do sali wojennej? To tamte drzwi! Ale nie... Dziękuję bardzo. Gdzie ty się wybierasz? Muszę tam wejść! Muszę! Gabinet owalny, sytuacja wyjątkowa, kot coupe. Nie, nie, tylko chce mi się siku! Eskortuję podejrzanego do celi na przesłuchanie. Proszę ze mną. Ale ja potrzebuję tylko sekundkę. Proszę mnie puścić! To było całkiem fajne. Nic nie załapałem. O co mu chodziło? Dobra, to w tym momencie wykonamy to, po co tutaj przyszliśmy. No, panie prezydencie, czas położyć się spać. A teraz policja ochotnicza przywróci równowagę polityczną. Max, czy byłbyś łaskaw? Z radością. Chłopaki, patrzcie! Moje palce wyglądają jak kijanki! W tych czasach nie ma już prawdziwych mężczyzn. Max, to nie mężczyzna, to potwornie brzydka kukła. A, ten sznurek na jego plecach powinien nam dać do myślenia. Ach, te wirujące oczy. A ja głupi sądziłem, że go zahipnotyzowano, a nie, że on hipnotyzował. Co? Tak, sprytne urządzenie służące do zahipnotyzowania telewidzów. Ale kto go kontrolował? Minie wiele dni, zanim pozbędę się tego smrodu z sali przesłuchań. Co? Co wyście zrobili? Wyglądał tak, jak tu przyszliśmy. To nie ja, to sam! A więc tym dwóm matołom udało się unieszkodliwić prezydenta. To nieudany głęboki masaż tkanki podskórnej. Wojownicy ninja. To nie ja, to sam! A jednak ostatnie prezydenckie orędzie oglądało jeszcze mniej ludzi niż powtórki miejskich konwojów. Nie sądziłem, że będę musiał tak szybko wymieniać prezydenta, ale skoro ci idioci mnie do tego zmusili... Stoimy tuż obok. Słyszymy wszystko, co mówisz! Nadszedł czas na przywódcę, którego ludzie będą musieli słuchać. Agenci Jackson, Burr, Ndegayembe, przechodzimy do następnego etapu. Rozpoczynamy drugą fazę operacji. Przygotuję nowego kandydata. Nie tego oczekiwałbym od agenta służb specjalnych, który odkrywa dwie osoby nad pozbawionym głowy ciałem prezydenta. Jak myślisz, z czego jest zrobione to ciało? Mogę je zatrzymać? Nie mamy na to czasu. Trzeba powstrzymać... Chwila, co to za odgłos? Błogosławiony Buddo żeglujący na bananowcu z mapą dojazdu do domów gwiazd za pazuchą. Tak! Ożywili ukochanego prezydenta Amerykanów. Wydawało mi się, że Churchill był niższy. Churchill był w Anglii, głupku. Rodacy, nazywam się Abraham Lincoln. Jak już pewnie wiecie, wasz prezydent został niedawno zamordowany przez dwóch tajemniczych tłumaczy. Jednak nie rozpaczajcie i nie traćcie nadziei. Wróciłem, by poprowadzić was w tych trudnych czasach. Głosujcie na Abrahama Lincolna.
Ja odbiorę! Słucham? Aha. Mauzoleum Lincolna. Dobrze. Silniki hydrauliczne i mechaniczne implanty. Tak. W porządku. Rozumiem. Ruszamy. Pomyłka? To pan komendant. Jeśli ten mechaniczny Lincoln wygra nadzwyczajne wybory, kontrolujące go nikczemne siły zdobędą moc, która może unicestwić cały wolny świat. Nie znoszę, jak to robią! Dlatego jeden z nas musi zostać jego kontrkandydatem. Ty musisz odebrać telefon! Dobra, moja kolej. Max, zrobimy z ciebie kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak! O, nie! No ale jak widzieliście, oczywiście... W każdej historii zły musi wypowiedzieć całą długą tyradę, przemowę i oczywiście wszyscy to słyszą. W trakcie tyrady oczywiście omawia dokładnie plan działania. My w tej bezmafijnej krainie zabaw też nie byliśmy przez pewien czas lepsi, ale mamy doświadczenie teraz. Upływa głowa prezydenta. To oderwana głowa prezydenta. Marzę, by unieść ją i w kamień zmienić potwory morskie. Chyba chodziło ci o głowę meduzy. Zgadza się. Te dwie głowy zawsze mi się mylą. Ciekawe czemu. W każdym razie użyjmy naszego urządzenia podsłuchowego. Panie Lincoln, zechciałby pan powiedzieć wyborcom parę słów? Dziękuję. Ta data zostanie zapamiętana na wieki. Dziś przywrócimy Amerykę do czasów świetności. Stoję tu na schodach przed Białym Domem, nie ponad ludźmi, lecz razem z ludźmi. Tylko jeden człowiek może poprowadzić naród w tych trudnych czasach. Tym człowiekiem jestem ja, Abraham Lincoln. Teraz nadszedł czas na działanie. Dziękuję. Byle pani z warzywniaka potrafi wygłosić lepsze przemówienie. Coś ty powiedział? Witka Lincoln! Dzwonił święty Mikołaj, masz mu oddać brodę! Już ja cię porządnie przetrzepię, smarkaczu. Max, zachowaj siły na debatę. Takiego właśnie mamy kontrkandydata dla naszego Lincolna. W każdym razie, żeby Max został prezydentem, to musimy zdyskredytować Lincolna, bo... Żaden, przynajmniej w miarę normalny kraj, nie wybierze kogoś takiego jak Max. To ulotka wyborcza Lincolna. Chcę ciebie. Uczciwy, gorliwy, ponad wiek doświadczenia. Abraham Lincoln to świetny wybór. Czy to wam czegoś nie przypomina? Wracamy do Sybilli. Dokąd jedziemy? Z powrotem do biura. Siedzę z przodu! Sybillo, mamy dla ciebie chłopaka. Stary jak cholera, ale wysoki, dystojny i tym podobne. Zresztą nie pamiętam, jakie ona cechy wymieniała, ale pasują do opisu Lincolna na jego ulotce wyborczej. Co to? Nowa ankieta? Tak, to w imieniu naszego znajomego. Spójrzmy, to chyba nie ten Abraham Lincoln. Jest wysoki, wytworny, uwielbia teatr. Ideał! Ten gość nie ma nawet ułamka mojej uroczej, puchatej chodliwości. Myślisz, że twój komputer znajdzie dla niego partnerkę? Komputer? Jeszcze czego? Ten facet jest idealny dla mnie. Ale nie zostawił numeru telefonu. Jak go spotkacie, dajcie mu mój numer. Bardzo chcę go poznać. Okej. Teraz już wiecie, po co był nam podsłuch. Przecież nie namówimy Lincolna do tego, żebyś do niej zadzwonił, prawda? To jest posąg. Rachunek za telefon w tym miesiącu będzie jeszcze większy niż zwykle. I jeszcze większy niż miał być. Otrzymają na słuchawce Łakabayashiego.